13 cały czas w sieci działa i trwa akcja Epidemic. Napisałem robaka sieciowego, który w tej chwili cały czas penetruje sieć, wyszukiwanie informacji o nadludziach, o transhuman. W każdym razie te strony w tej chwili można oglądać, jego praca. On wydaje takie dosyć dziwne dźwięki. Mówię cały czas o robaku sieciowym. Z kolei informacje, które on czyta, lądują w innym miejscu. Lądują w bazie, w której mogę znaleźć pewne zależności między osobami, zdarzeniami, miejscami, obiektami. Także oprócz szczytywania informacji, informacje są kategoryzowane. I to jest software, który napisałem, który służy do szukania połączeń między osobami, obiektami. Anyway, konkludując, bawię się dzisiejszego wieczoru w wywiad. Z jednej strony używam oprogramowania, które wyszukuje informacji, penetruje informacje o ludziach i równocześnie mam software, który napisałem, który pokazuje powiązania osób i zdarzeń. Projekt demonstruje po prostu, jak łatwo można to zrobić.